Jeśli odwiedzać Bolesławiec, to oczywiście najlepiej w dniach Boleseckiego Święta Ceramiki. I właśnie na to zdecydował się Szymon Hołownia, kandydat w ostatnich wyborach prezydenckich, który odwiedza różne regiony kraju, spotykając się z sympatykami tworzonego przez siebie ruchu obywatelskiego. W rynku nadarzyła się też okazja do spotkania z bolesławieckimi ceramikami. W telewizji właśnie, mówię, nie wygląda pan tak wysoki. Wysoki, tak. Kołobrzego też byliśmy zdziwieni. Ale żona jest wyższa czy niższa? Żona ma 1,80 m, jest to trochę niższa, ma 1,88 m. No to okej. Czyli jak włożysz pilki dychy, no to ciasno. To co? Jak włożysz pilki dychy. No, powiem, że jest blisko. No, ale córka nam rośnie. Ale do tego, do samolotu nie ma problemu się? No właśnie ona sobie radzi. Po spotkaniach, rozmowach i zwiedzaniu miasta w amfiteatrze w parku Huberta Bonina odbyło się spotkanie polityka z mieszkańcami Bolesławca i okolicznych miejscowości. Ja przyjechałem tutaj między innymi po to, żeby podziękować wam za świetny wynik w wyborach prezydenckich. To jest naprawdę duża radość i też wiem, ilu ludzi tutaj z Bolesławca, cały nasz wolontariat, Kinga, inne osoby były w tym naprawdę bardzo mocno zaangażowani, ale też ciesząc się znajomością z prezydentem Romanem i z wieloma fajnymi samorządowcami stąd, nie mogłem tu po prostu nie przyjechać. A więc z całego serca dziękuję wam za to wszystko, co udało się zrobić. Dziękuję Piotrowi, dziękuję naszej ekipie. Wierzę, że uda nam się zrobić dużo, dużo więcej. W samym Bolesławcu Szymon Hołownia w pierwszej turze wyborów prezydenckich uzyskał trzeci wynik po Trzaskowskim i Dudzie. To tak samo jak w całym kraju, ale bolesławiecki wynik Hołowni był o 2 punkty procentowe wyższy niż ten ogólnopolski. Na fali niewątpliwego sukcesu wyborczego Szymon Hołownia zdecydował o utworzeniu ruchu obywatelskiego Polska 2050, którego zamierzeniem jest m.in. odświeżanie tych wartości, które leżą u podstaw polityki w jej źródłowym rozumieniu jako troski o wspólne dobro. Mamy parodię polityki. Politykę w najgorszym partyjnym wydaniu, w którym jak widzicie, ja to widzę też obserwując ten świat, bardzo często chodzi nie o rozwiązywanie problemów ludzi, tylko o rozwiązywanie problemów polityków. Najczęściej z zatrudnieniem. Popatrzcie na emblematyczny przykład z ostatnich dni, na tę ustawę podwyżkową, którą w piątek przed świętem przegłosowano, bo myślano, że ludzie to są debile, już mówiąc zupełnie wprost, i nie zauważą, bo pojadą na długi weekend, poza tym są wakacje, trochę pogadają i przyschnie. No nie przyschło. Polityk mówił o wielu problemach, które są w Polsce do rozwiązania, a które kolejne rządy nie potrafią jego zdaniem rozwiązać. Wiele z tych problemów demograficznych, tych związanych z pracą i zarobkami, ma w jego opinii jedno źródło. Wszystko zaczyna od mieszkania. A w Polsce brakuje 3 milionów mieszkań. Od 30 lat rządzący to wiedzą i nie zrobili z tym nic. Bo Morawiecki w exposé mówił, tak, 3 miliony mieszkań brakuje, zrobimy program Mieszkanie Plus. I ile PiS załatwił mieszkań z programu Mieszkanie Plus? 1000. 1000 sytuacji, kiedy 3 miliony brakuje ich na rynku. I to jest idea na własność, nawet na tani wynajem. O to tutaj chodzi. Ale nie można było tego zrobić. Pochylenie się nad problemami Polski i Polaków w szerokim kontakcie ze zwykłymi ludźmi stało się zaś zaczynem dla ruchu Polska 2050, który jest obecnie tworzony przez Szymona Hołownię i jego sympatyków. Ja chcę w naszym ruchu, który teraz budujemy, Polska 2050, przemówić do ludzi i wiecie, mówią, platformie zabierzesz, nie zabierzesz. Nie wiem, czy zabiorę, czy nie zabiorę. Ja bym chciał wziąć do naszego ruchu, przywrócić do demokracji jak najwięcej z tych 8 milionów Polaków, którzy nie głosują. Którzy mówią, nie mój cyrk, nie moje małpy. Nie interesuje mnie to. Niech oni sobie, jedni warci drugich, po tych samych pieniądzach, przyprowadzić z powrotem i powiedzieć, coś od was zależy. Do polityki idę, żeby z niej odejść. Tak swoje polityczne zaangażowanie określił Szymon Hołownia, który chce wrócić do swoich zawodowych działań po wykonaniu zadań, które stawiają obecnie przed sobą twórcy ruchu. I my się naprawdę pomieścimy w tym kraju, mając różne zdania. To, że się różnimy, jest normalne, a nie nienormalne.